Dzień minutę, Michał Kobosko. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych Rosja szykuje się do regularnej inwazji na Ukrainę. W tej ofensywie planowanej na koniec stycznia lub luty ma łącznie wziąć udział do 175 tysięcy żołnierzy rosyjskich. To więcej niż cała polska armia razem wzięta. Rosjanie mieliby zaatakować jednocześnie z czterech kierunków. Połowa wojsk rosyjskich już jest na miejscu, a razem z nimi czołgi, samoloty, artyleria. Jeżeli do tego dojdzie, jeżeli sojusznikom w NATO i Stanom Zjednoczonym nie uda się zniechęcić Putina do wariantu wojennego, także Polska znajdzie się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Co w sytuacji takiego zagrożenia, i tak bliskiego i konkretnego zagrożenia, robi Kaczyński i PiS? Oni urządzają, dają nam specyficzny prezent mikołajkowy w postaci zacieśnienia sojuszu z tymi partiami europejskimi, które są jawnie prokremlowskie, proputinowskie i antyeuropejskie. Cały tak zwany szczyt warszawski w czasie weekendu był jednym wielkim show pokazującym niechęć, czy raczej chęć do rozwalenia Unii Europejskiej na kawałki. Przy okazji Kaczyński znów postraszył Niemcami i tak zwaną Czwartą Rzeszą. Co ciekawe, pod wodzą centrolewicowego rządu w Berlinie Niemcy chcieliby podobno zdominować całą Europę. W całym tym groźnym dla Polski absurdzie jedno jest szczególnie absurdalne. To wożenie po Warszawie niczym francuskiej królowej pani Marine Le Pen. Jest logiczne, że skoro Kaczyński tak drży przed Niemcami, powinien próbować budować sojusz z Francją i jej mającym ogromne szanse na reelekcję prezydentem Macronem. To, że to się nie dzieje, pokazuje, jak bardzo Kaczyński odleciał od realu, od rzeczywistości i jak bardzo jego myślenie jest groźne dla polskiej racji stanu i naszego interesu narodowego.